Pragniemy Państwu przedstawić osobę nietuzinkową. Pragniemy Państwu przedstawić kogoś całkiem nowego. Oto gość Radio Rampa. I wielkimi brawami. Brawo, brawo, brawo. Witamy naszego mistrza. Adam Kownacki, proszę Państwa. Dopiero czuję się, Adam, jakby to było wczoraj, jak tutaj siedzieliśmy 3 tygodnie przed tą walką. A 15 lipca w ringu stanąłeś z Arturem Szpilką w 4. rundzie knockout. Witamy Cię serdecznie. Witam. No i co? Minęło kilkadziesiąt godzin. To były jakżeż napięte godziny dla Ciebie z pewnością. Chcielibyśmy nam trochę opowiedział, co się działo zaraz po walce, po zejściu z ringu. Co się działo w ciągu tych 2 dni? No i na pewno już jakieś wnioski. Na pewno ze swoim teamem już rozmawiałeś, już analizowaliście walkę. Wiemy o tym. Opowiedz nam, co się działo po. No jeszcze z teamem nie miałem czasu usiąść, bo kurde, jestem tak rozchwytywany. No po walce, jak sama byłaś. Kurde, byłem, chodziłem, media, wywiady, kibice, zdjęcia, wszystko. No naprawdę, świat się naprawdę przekręcił do góry nogami. Wczoraj była pierwsza noc, w której się trochę wyspałem, bo chyba tak przed tym spałem może chyba 4 godziny od walki. Wiesz, zawsze mnie ciekawi, co się działo, jak ty się obudziłeś w niedzielę rano i obudziłeś się, nie wiem, czy miałeś czas długo spać, bo powiemy o tym, co kibice od razu robili, jak cię przywitali i tak dalej, to później, ale właśnie, jak, wiesz, rano się obudziłeś, ta pierwsza myśl? Boli oko. Nie, no super, taki... Kurde, że spałem chyba 2 godziny, bo taka adrenalina jeszcze była wysoka, więc no ciężko. No teraz jeszcze tak do mnie wszystko to dochodzi, bo naprawdę wszystko tak szybko się dzieje, że... Adam, nie tylko do ciebie, ale również do kibiców. Ja to przeżywam jeszcze dzisiaj cały czas, tak jak ta walka trwała. Emocje cały czas nas trzymają, kibiców i twoich fanów. Ale powiedz, co dla ciebie było największym zaskoczeniem właśnie po tej wygranej walce? Co było dla ciebie największym takim właśnie szokiem, zaskoczeniem? Powiedz. Tak szczerze mówiąc, nic. Spodziewałeś się, że tak właśnie będzie? Wszystko, no chyba nawet mówiłem w dużych wywiadach dokładnie jak będzie. Od wymówek na Artura, że nie był zmotywowany, że to, że tamto. No wszystko mówiłem o tych rzeczach. I jakoś to wszystko tak się ułożyło, jak powiedziałem. I właśnie wiesz, jak mówisz o tym, Artur też udzielił wywiadu po walce. Słyszałeś na pewno te słowa, które powiedział. Co na ten temat myślisz, na temat tej jego też niepewności, na tych słów, które padły? No nie, no... Też mi dało, no że zmychnie lepiej, tak? Wiadomo, walka jest walką, ale mam nadzieję, że się jest Polakiem, więc trzymam za nim kciuki, mam nadzieję, że się podniesie po tej przegranej, weźmie trochę czasu wolnego, odpocznie sobie i wróci jeszcze silniejszy. Adam, a powiedz mi teraz, jak ty skomentowałbyś zachowanie kibiców? Zarówno wiemy, że było wielu kibiców, którzy byli i za tobą, i za Arturem, ale jednak kiedy wychodziłeś ty na ring, były owacje, były krzyki radości, były okrzyki podekscytowania, natomiast kiedy wychodził Artur, no było słychać to buczenie, gwizdy. Jak byś to skomentował? To jak mówiłem na wadze, tak? To jest moje miasto, więc cieszę się, że kibice byli za mną całym sercem i za tym strasznie dziękuję. No i teraz kibice już drżą w fotelach, bo sypią się już pierwsze słowa, co dalej i z kim będziesz walczył. No i tak, Krzysztof Zimnoch powiedział, że chętnie by z tobą zawalczył. Przed nim jest jeszcze jedna walka już ustawiona, więc na razie się na niej skupia, ale mówi, że na pewno z tobą chciałby się w ringu spotkać. I jeszcze przed walką Travis Kaufman powiedział, że chce wygrać z tą osobą, która wygra ten pojedynek. No i zaraz po walce powiedział, znokautuję Kownackiego, jestem w stanie założyć się o to, dając w zastaw całą moją wypłatę. No, ciekawe słowa, no ale od tego mamy drużynę menedżerską, tak? Ja się skupuję na treningach i muszę ciężko trenować i oni mi decydują walki, z kim mam walczyć i to ich jest robota. Ale jak słyszysz takie wyzwania... To już coś układasz w głowie? Już myślisz nad tym, nie, kto? Nie, no to jest śmieszne, tak. Artur też dużo rozmawiał i wiadomo, jak się skończyło, tak. Ale zszedłeś z ringu wtedy, kiedy wygrałeś i wiem, że wtedy już z trenerem zamieniliście pierwsze słowa. I powiedz, co się wtedy działo, bo mówisz, że nie mieliście czasu tak jeszcze spokojnie usiąść, przeanalizować, ale to było ciekawe, że już zaraz, po zejściu tylko po tej wygranej, trener już miał do ciebie kilka słów. Tak, no był zły, powiedział, że trochę garda wyżej i podwójny lewy prosty i praca na nogach, tak. Czyli pierwszy, co od razu już powiedział, co do zrobienia. No tak, może kto zrobił, to mówi, żebym go szybciej jeszcze zakotował, więc będziemy o tym pracować od poniedziałku. Więc. Ja jeszcze chciałam wrócić do tego pytania odnośnie sugerowanych kolejnych osób, które miałyby ewentualnie z Adamem walczyć. Czy ty, Adam, wiem, że to jest team, który decyduje o tym, z kim będziesz walczył, a ty, tak jak mówisz, skupiasz się na tych treningach, ale czy ty możesz im zasugerować, albo czy ty masz osoby takie, z którymi na przykład chciałbyś jeszcze poczekać, żeby z nimi zawalczyć, bo potrzebujesz więcej czasu i czy możesz to powiedzieć
temu swojemu zespołowi, że słuchajcie, jak będziecie decydować o moim kolejnym, że tak powiem, zawodniku, weźcie te moje słowa pod uwagę, czy nie masz w nie. tym kategorii na przykład nic do powiedzenia? I nie mam wszystko, godzić? Tak, wszystko do powiedzenia, bo to jest moje ciało, ja jestem, no, to jest jakby moja taka firma, ja jestem, mam ostatnie słowo do powiedzenia, co robię, jak robię i kiedy to robię, tak? Akurat im ufam, im biorę, bo tak mój menadżer właśnie dzwoni do mnie i mówi, Adam, ta walka jest na ciebie, musisz się w walkę wziąć. I mówię, no dobra, tak mówisz, też tak myślę, to bierzemy Arturę walkę z Arturem, tak? Ale miałem decyzję, mogłem wziąć walkę z mniej znanym zawodnikiem lub z Arturem, więc... Czyli mogłeś sobie tutaj wybrać opcje, i zadecydować. Tak, tak, są opcje. Chciałabym wrócić jeszcze w takim razie do soboty, kiedy wróciłeś właśnie na Queens i w Janice Cafe, czekało na ciebie setki ludzi. Chciałabym się zapytać, o co oni pytali ciebie, bo czekali, wyczekiwali z utęsknieniem. Jakie padały pytania, jak reagowali, co mówili? No zdjęcia. zdjęcia. Setki zdjęć, więc fajnie, naprawdę dziękuję. Było naprawdę przyjemnie z wami wszystkim się spotkać po wygranej i sobie te zdjęcia porobić. Ale jakie pytania padły? Jakie ci na przykład zapadły? Albo co mówili? Coś krzyczeli? Bo tam po prostu ja muszę państwu może tak trochę zakreślić, jak to wyglądało generalnie. Jonas Cafe to nie jest wielkie miejsce, ale już przed po prostu widać było kibiców w czerwonych koszulkach, a jak do środka się udało komuś wejść, to już w ogóle sukces. Był cud. Bo rzeczywiście jak Adam przyjechał, to dosłownie było powitanie no niesamowite, mistrzowskie. Znaczy, nie mogę rzucać w powietrze, trochę byłem wstrzeszony, żebym mi rzucili, bo ja trochę ważę. Ale tak, oni z taką adrenalinką, to wiesz, dla nich to co to było. Ale zapadło ci jakieś pytanie w pamięci? Nie było nic, naprawdę. Radość. Po prostu się radość, cieszymy. No ciesz, no naprawdę dziękuję wszystkim, co tam przyjechali i byli ze mną w takim super dniu, tak? Myślę, że teraz moja kariera się bardziej roztoczy i dziękuję wam wszystkim za to. Ach, i teraz tak, powiedziałeś, że to jest firma, to jest twoja firma, ludzie, którzy z tobą pracują i nie możemy zapomnieć o tych najważniejszych osobach, twoja żona Justyna, twoja rodzina, którzy po prostu siedzieli tam, ja z nimi rozmawiałam przed samym wejściem twoim na ring, to w ogóle bez zawahania w głosie Adam to wygra. I spokój. I tylko czekali spokój, kiedy. Święty spokój. Ale opowiedz nam trochę o tej właśnie twojej firmie. O tym, jak ważny oni mają wpływ na twoje decyzje i też na rozwój twojej kariery. No straszne, tak? Mimo, że ja wchodzę do ringu i robię tą końcową robotę, wszystko jest planowane tygodnie przed, tak? Mój brat się zajmuje sprzedażą biletów, mój drugi brat załatwia mi sparingi, więc naprawdę im wszystko za to dziękuję, tak? Kuzyni, wszystko, no, plakaty, to jest wszystko. Oni to na mnie robią i... Dzięki nim jestem w stanie tylko się skupić na tym boksie. I zobaczcie, jaka to jest praca całej rodziny. To jest cały zespół, który pracuje na ten sukces. I bez tych ludzi jak byłoby ciężko. A ja jeszcze chciałam nawiązać do czerwonych szpilek twojej żony. Bo ja słyszałam, że czerwone szpilki twojej żony podobno przynoszą szczęście. Tak, ona się tego właśnie chyba nauczyła od Adamka. Adamka żona też chyba nosi czerwone szpilki. Proszę. No, laki... Katie Duwa też nosi zawsze. I ona tylko je zauważyła, czy kiedyś w jakimś wywiadzie wychwyciła i już od długo czasu właśnie nosi te czerwone szpilki. I przynoszą szczęście, więc drogie panie, uczymy się tego i też będziemy zakładać. No, to był nasz mały sekret, ale... Nie... Aha, czyli już... U nas się sekrety długo nie trzymają. Widzisz, tak mi coś powiedzieć, tak mi coś zdradzić w tajemnicy. Przepraszam, ja to cofam. Ale też był to mega damek i też rozmawialiśmy z nim przed walką. Odwiedził obu was w szatni, ale mówił właśnie, że Adam ma ten cios. Jak ten cios przyłoży, to nikt nie ma szans. I przewidział dosłownie ten cios. No mieliśmy, byliśmy razem 4 tygodnie, tak? I razem sparingi razem stoczyliśmy. On walczył z Arturem i sparował ze mną, więc widział to różnicę i mówił, że będzie dobrze, Adam tylko, wiesz, rób swoje i dasz radę. No i słuchaj, też podglądałam twój wywiad, który udzieliłeś zaraz po zejściu z ringu i złożyłeś takie słowa w kierunku telewizji Polsat bodajże na temat sześciopaka, że nie trzeba mieć sześciopaka, żeby wygrywać walki, tak? Tak, tak. Czy to było takie wymaganie trochę kiedyś, jak w Polsce chciałeś mieć podczas tej gali? No chyba z tym było po walce z Zanim Kelly. Pan Kmita powiedział, że trzeba wyglądać jak Izu czy jak Szpilka, żeby walczyć na Polsat Boxing Night. I pytanie właśnie od naszego słuchacza było na ten temat, czy będziesz utrzymywał wagę, czy będziesz chciał jeszcze, wiesz, być cięższy czy lżejszy. Nasi kibice, twoje kibice rzeczywiście, to jest dla nich ważne. Jak ty planujesz w tym kierunku iść, w tej wadze? Od ważenia mi waga nie skrzyła już do góry. Jestem chyba 247 funtów ważyłem. To 5 funtów i mam zamiar to utrzymać, tak? Myślę, że ta... Idealna waga jest na właśnie 245 funtów, 142, więc tam się czuję silny, dynamiczny, ale to kompozycję ciała jeszcze chcę na tym odpracować, tak? Więc zobaczymy, co padnie i
i będzie coś lepiej. Adam, ale ta kompozycja ciała to jest jedna rzecz, ale chyba najważniejsza jednak w tym wszystkim jest technika. Serce. Technika uderzenia i serducho, prawda? Także i tutaj wszystkim, którzy... Bije, tak. Pozdrawiają cię nasi widzosłuchacze. Adam, jesteś przyszłym mistrzem świata. Pracuj ciężko, osiągniesz swój cel. Szacunek. I to jest jeden, wiesz, setki komentarzy, które pojawiły się pod wywiadami z tobą. Więc rzeczywiście wielkie brawa jeszcze raz. Brawa dla Adama dla ciebie. Dziękuję. Czy jest coś, co chciałbyś powiedzieć wszystkim fanom boksu, którzy teraz stawiają przed tobą oczekiwania? No nie, mam nadzieję, że będę takim samym skromnym chłopakiem i się nie zmienię, tak? I oczekujcie ode mnie, i nie oczekujcie ode mnie tego, bo nie mam zmiaru się zmienić, będę dalej ciężko pracował i dążę do swojego celu, co jest bycie mistrzem świata. I tego ci życzymy, Adam, i trzymamy kciuki bardzo mocno. No i zapraszamy cię do studia oczywiście przy okazji kolejnej walki. Będziemy czekać na te wiadomości po prostu z bardzo bijącym sercem. Adam, dziękuję. Gratulacje, dziękujemy. Adam Kownacki był naszym gościem. Wielkie brawa, drodzy państwo. I zaraz zapraszamy cię na sesję zdjęciową oczywiście w naszym studio. I państwa zapraszamy, żeby oczywiście oglądać to, co się tutaj będzie działo.